Włącz i zostań z nami. Na Ukrainę jadę pierwszy raz tutaj jako akcja Mugije Pradziada Ocal od zapomnienia. Byłem już raz na Kresach na Litwie w Wilnie. Jak to się zaczęło? No, kolega się mnie spytał, czy nie chciałbym pojechać na Ukrainę, zobaczyć jak to wygląda, trochę zobaczyć polskiej historii i trochę no, popracować też, bo będziemy tam sprzątać polskie groby, restaurować je. No i też będziemy poznawać Polaków, którzy tam mieszkają. Czego oczekujesz po takim wyjeździe? Dla tych Polaków na Kresach, którzy są na Ukrainie, a są narodowości polskiej przecież, tak? No i chcę zrobić też coś dobrego, a ta akcja na pewno jest czymś dobrym. A dlaczego dałeś się przekonać? Przecież mogłeś wybrać, są wakacje, jest tyle opcji, a no racja. Pojedziesz na Ukrainę, będziesz tam grzebał w ziemi, sprzątał, tak? To dlaczego? Uzasadnij. Przede wszystkim dlatego, że moja rodzina pochodzi z rejonów Ukrainy. Moja babcia urodziła się we wsi Święty Stanisław, które to jest wieś niedaleko Kołomyi. No i chciałem zobaczyć, jak to tam wygląda. Trochę babci poopowiadać, trochę zdjęć porobić. No i od zawsze się interesowałem historią rodziny, historią Kresów, więc taki wyjazd to był w sam raz. Panią minister edukacji Annę Zalewską. Teraz nam, mam nadzieję, będzie powadał na Syberię. Czuję dumę z dwóch powodów. Po pierwsze, że mamy takich młodych ludzi, mamy Dolnoślązaków, którzy nie zapominają o Polsce, którzy biało-czerwoną dumnie podnoszą do góry, pamiętają o historii, chcą pamiętać o swojej przyszłości, myślą także o wspólnej przyszłości. Czuję także dumę z tego powodu, że nasz samorząd województwa może wspomagać tę akcję już od wielu lat. Polska nie zaginie, Polska będzie rosła w siłę. Polska będzie jeszcze większa, jeszcze wspanialsza, jeszcze piękniejsza. Czuję także nadzieję z tego powodu, że dzięki waszej postawie będzie możliwe prawdziwe pojednanie pomiędzy naszym narodem a narodem ukraińskim. Trzeba sobie tego życzyć. Do miłego zobaczenia! Do widzenia! Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.